Siemano, tutaj Rafson z kanału Rafson Games i witam was bardzo serdecznie już w drugim odcinku gry Daemonica. W poprzednim odcinku zapoznaliśmy ze sterowaniem gry, zbieraliśmy zioła, zapoznaliśmy się ze strażnikiem hejterem, rozmawialiśmy przecholernie długo z burmistrzem, oraz, jak widzicie, jesteśmy w naszym domu. Okej, no to zacznijmy. Piwnica w nowym domu odpowiadała moim potrzebom. Burmistrz nie mógł znać jej przeznaczenia, a mimo to dokonał dobrego wyboru. Pewnie najgorszym, co mogła spłodzić jego podsycana strachem wyobraźnia, była wizja wytwarzania przeze mnie diabolicznych mikstur. W tym akurat się nie mylił. Duży, solidny stół idealnie nadawał się na rozstawianie mojego zestawu do przygotowywania eliksirów. Masywne, drewniane belki mogły posłużyć do wieszania martwych ciał i do przywiązywania mych rąk na czas, gdy demon zacznie wyrywać duszę z mojego stygnącego ciała. Co za przytulny dom dla mnie i dla moich przyszłych cichych gości. Okej. Jak sami słyszeliśmy, musimy rozstawić te oto mikstury. O właśnie, zestaw do przygotowania eliksirów. No to co, no to rozstawiamy, nie? O, właśnie tak. Doskonale, teraz muszę tylko zdobyć odpowiednie zioła. To jest... puste wiadro weźmiemy. I przeszukamy skrzynię. Pusta. No to idziemy do góry. No to teraz porozmawiamy z mieszkańcami miasta Kaivorn. Okej. Idziemy najpierw do Kowala. Tam, o właśnie. Jungkook. A, toż to pan Fairpoint we własnej osobie. Czy mogę panu jakoś pomóc? No jasne. Zapoznajmy się najpierw. Opowiedz mi coś o sobie. Cóż, nazywam się Cobb. I jak zapewne zauważyłeś, jestem miejscowym kowalem. Coś jeszcze? Jeszcze. Od jak dawna tu mieszkasz? Tutaj się urodziłem i od zawsze tutaj mieszkam. No, może nie licząc 5 lat, kiedy byłem żołnierzem. Tutaj też każę się pochować. O, to super. Opowiedz mi co... Cóż, nazywam się Cobb. I jak Dlaczego nie wyjechałeś z miasteczka tak jak inni? To prawda, że większość mieszkańców opuściła miasteczko w ciągu ostatnich 10 lat. Plony pogarszały się z każdym rokiem. Bóg jeden wie, kiedy ostatni raz widzieliśmy słońce, a zwierzęta wciąż zapadają na rozmaite choroby. Jakieś 5 lat temu sam chciałem stąd wyjechać, ale wtedy zmarła Mary, więc nie było sensu się gdziekolwiek przenosić. Biedna Mary. Przykro mi. Co się z nią stało? Nie wiem. Po prostu źle się poczuła. Doktor robił co mógł. Nawet stara wiedźma dała jej jakieś zioła. Ale nie minęła wiosna, jak biedaczka zmarła. Nie mieliśmy dzieci, więc przynajmniej nikt nie tęsknił za matką. Później, po śmierci jego rodziców, zaopiekowałem się Rogerem. Zanim doszło do ostatniej tragedii, szkoliłem go w mojej kuźni. No to... może weźmiemy te trzecie pytanie. Opowiedz. Cóż,
Nazywam się Cobb. Skąd ta nieuprzejmość? Skąd ta nieuprzejmość? Przecież nawet mnie nie znasz. Jeszcze pytasz dlaczego? Przychodzisz, żeby prowadzić śledztwo w sprawie, za którą już kogoś powieszono. Nie będzie żadnego śledztwa. Wiem, czemu tu jesteś. Burmistrz się wystraszył, że popełnił błąd, więc teraz powęszysz tylko wokoło i dowiedziesz, że miał rację. W ten sposób chcecie zamknąć ludziom usta. Fakt, że nie było procesu i że grabarza niezwłocznie powieszono, pójdzie po prostu w zapomnienie. Rób więc to, za co ci zapłacili, żebyśmy znowu żyli w spokoju. Źle mnie zrozumiał. Chyba mnie źle zrozumiałeś. Naprawdę? Musiałbyś mnie przekonać, że nie jesteś tylko marionetką w rękach burmistrza. Chętnie zaczekam. Dowiedzmy się o mieszkańcach od Kowala. Chciałbym się czegoś dowiedzieć o tutejszych mieszkańcach. No cóż, niewielu z nas zostało. Burmistrza już pewnie spotkałeś. W końcu to on cię tutaj sprowadził, więc pewnie jesteście przyjaciółmi. O, nieprawda. Jedno ci powiem i możesz mu to powtórzyć, nie dbam o to. Burmistrz jest największym draniem pod słońcem. Kazał powiesić tego biedaka i nie obchodziło go nawet, czy grabarz naprawdę to zrobił, czy nie. Posłuchaj mnie uważnie. Wystarczy mi jeden powód i ten drań skończy w grobie. I nie obchodzi mnie, co się później stanie. Nie mam nic więcej do stracenia. Okej. W porządku, rozumiem. Później przybyła tu jego młoda żona Helen. To miła dziewczyna i szkoda, że musi żyć z takim draniem. Na szczęście podobno w łóżku daje jej spokój. Już jest dla niego za stara, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. To drani zboczeniec! Sam niczego nie widziałem, ale wiem, co mówią ludzie. Rozwalił mnie zdanie, to drani zboczeniec. Nie no, zarąbiście. A co mówią? Krążą plotki, że burmistrz lubi małe dzieci, zwłaszcza jeśli nie są jego. Myślę, że właśnie z tego powodu pokłócił się z doktorem. Doktor to poczciwy człowiek, choć przez ostatni rok bardzo się zmienił. Kiedyś zawsze był wesoły, ale ostatnimi czasy bardzo zamknął się w sobie, jakby się czegoś obawiał. Ale nie on jeden zajmuje się tutaj medycyną. Potrafi co prawda złożyć złamaną kość, ale jeśli chcesz się wyleczyć z jakiejś choroby, to lepiej idź do zielarki. Stara Maud jest na wpół szalona, ale pomogła już wielu ludziom. Właśnie to niepokoi doktora Bakera. Ludzie powiadają, że Maud potrafi też zadawać cierpienie. Ale moją żonę uratowała przed okropnym bólem, więc nic złego o niej nie powiem. Nad rzeką spotkasz pewnie Simona, to brat mojej żony. Przybył tu, kiedy zachorowała, a potem po prostu został. Ale myślę, że Simon już niedługo wyjedzie. Kogo my tu jeszcze mamy? A tak, Harrelowie. Stary Harrel to prawdziwy szajbus, uważaj na niego. Wciąż słyszy jakieś głosy i ma obsesję na punkcie pieniędzy, chociaż jest biedny jak mysz kościelna. Dla pieniędzy zrobiłby wszystko. Swojej żonie zgotował prawdziwe piekło, bo albo jest zapity, albo wciąż papla o pieniądze. Ten burmistrz to jest prawie jak kurde Michael Jackson. O kim jeszcze coś wiesz? Ulice są patrolowane. Burmistrz sprowadził strażników po tych niewyjaśnionych zniknięciach. To dobrzy i uczciwi ludzie, choć nie są zachwyceni, że wysłano ich w takie miejsce. Czasami zachodzą tu trochę pogawędzić. Aha, mamy tu jeszcze zakonników. Mieszkają w klasztorze nad miastem. Dziwni z nich ludzie. Kiedyś zachowywali się jak zwykli benedyktyni, ale teraz sprawiają wrażenie, jakby należeli do jakiejś sekty. Nawet zamienili swoje czarne habity na szare. Nikogo nie wpuszczają do klasztoru. Tylko od czasu do czasu któryś z nich pojawia się w mieście. Podobno nasz doktor był w klasztorze nawet kilka razy, ale nikt inny nic o mnichach nie wie, poza tym, że mieszkają w odosobnieniu. Wątpię, żeby chcieli z tobą rozmawiać. Cóż, pewnie o kimś zapomniałem, ale przecież sam spotkasz jeszcze innych mieszkańców. Okej. No to spytajmy się o te zabójstwa, co on wie. Co sądzisz o tych zabójstwach? Po pierwsze, lepiej uważaj, co mówisz, bo ja wiem tylko o jednym. Ciał Greera i jego żony nigdy nie znaleziono. Kto wie, czy po prostu nie zniknęli po cichu z miasteczka tak samo, jak się w nim pojawili, zostawiając zakrwawione strzępy szat, żebyśmy mieli o czym myśleć. Po drugie, coś nie wydaje mi się, żebyś naprawdę interesował się tym, co chcę powiedzieć. I tak jesteś przekonany, że to sprawka grabarza.
Biednego Rogera obwiniają nawet za złe plony, chore zwierzęta i Bóg wie co jeszcze. Czyż nie tak gadają ludzie? Ale jednego jestem pewien. Najgorsze zło nie czai się gdzieś pomiędzy krzakami. O nie! Największym niebezpieczeństwem dla nas jest ten opasły burmistrz, który wiesza niewinnego człowieka tylko po to, żeby spać w spokoju i nie musieć tłumaczyć się ze swojej nieudolności, że nie potrafi złapać winowajcy. To on jest największym zagrożeniem dla naszego miasteczka. Jeszcze ostatnie pytanie. Interesuje mnie też coś innego. Interesuje mnie też coś innego. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Więc uważasz, że Duncombe tego nie zrobił? Jak w ogóle możesz o to pytać? Oczywiście, że tego nie zrobił. On i Eleanor planowali ślub i chcieli stąd wyjechać. Szkoliłem go na kowala, żeby mógł łatwiej znaleźć pracę. Ta egzekucja była zwykłym morderstwem. Zapamiętaj moje słowa. Przez nią krew poleje się jeszcze nie raz. Taki młody człowiek i tak skończył. We wrześniu skończyłby dopiero 19 lat. Okej, teraz będziemy potrzebować... Interesuje mnie też co... Klucza. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Nie, zaraz. Potrzebuję zamka do drzwi, o. Potrzebuję zamka do drzwi. Tak, burmistrz mi o tym wspominał. Mam tu jeden, ale sam z niego teraz korzystam. Kiedyś miałem normalny zamek, ale niestety zgubiłem do niego klucz, więc teraz używam tego. Gdybym znalazł ten klucz? A gdybym znalazł ten klucz? Jeśli go znajdziesz, chętnie dam ci ten zamek. Ale to nie będzie łatwe. Zgubiłem go gdzieś w rejonie jezior koło Bagien. Może nawet zatonął w jednym z nich. A nawet jeśli odnajdziesz klucz, to prędzej tam utoniesz, niż go wydobędziesz. Ale jak chcesz, możesz spróbować. Nie będę ronił łez. Podałam się temu wyzwaniu. Okej, skończmy z nim rozmowę. I to będzie nasza pierwsza misja. Znalezienie klucza w Bagenach. Może pójdziemy gdzieś indziej. Nie wiem, na przykład do tawerny, czy tam gdzie. O, jest. O, proszę, nasz opasły burmistrz. Ale najpierw porozmawiajmy z właścicielem. Czym mogę służyć? Przedstaw się gościu. Opowiedz mi coś o sobie i o gospodzie. Jestem właścicielem gospody pod pękniętym dzbanem. Nie śmiej się z tej nazwy. To najlepsza, a w dodatku jedyna gospoda w okolicy. A teraz już na poważnie. Mieszkam tu już od wielu lat, ale mam zamiar wyjechać. Podobnie zresztą jak i inni. A interes nie przynosi dużych zysków, a żona już coś załatwiła na wschodnim wybrzeżu. Gdybym tylko mógł sprzedać gospodę, pojechałbym tam od razu. Ale kto ją teraz kupi? Dobra, następne pytanie. Zbieram informacje o tutejszych mieszkańcach. Zbieram informacje o tutejszych mieszkańcach. A wiem, wiem. Sądzisz, że właściciel gospody powinien znać okolicznych mieszkańców lepiej niż ktokolwiek inny. I pewnie masz rację. Ale obawiam się, że nic ci nie powiem. W tych okropnych czasach ludzie przychodzą tutaj, żeby się rozerwać. Więc dlaczego mam ich szpiegować? Nie oczekuj tego ode mnie. A co by było, gdyby się na mnie obrazili i przestali tu przychodzić? Kto by mi to wynagrodził? Bo chyba nie ty. Ale ja badam sprawę morderstwa. Jakiego morderstwa? Winowajca już zawisł na szubienicy. To chyba oczywiste. Następne pytanie. Wiesz coś o tych morderstwach? Wiesz coś o tych morderstwach? Nie znałem Greerów zbyt dobrze. Nigdy tu nie przychodzili. Co do dziewczyny... To straszne, co się z nią stało.
Ale według mnie burmistrz zrobił w tej sprawie wszystko. Już wcześniej sytuacja w miasteczku była zła, więc nikt nie potrzebował na dodatek grasującego po ulicach mordercy. Ale to prawda, że wciąż jest między nami szaleniec. Wystarczy spojrzeć na starego Harela. No to koniec rozmowy. Kmieć, kmieć. Można tylko spojrzeć. O, dziedzic. Witaj, panie Fairpoint. Czy to nie szlacheckie nazwisko? Na pewno już mi się kiedyś obiło o uszy. Cóż, co prawda nie wyglądasz mi na arystokratę, ale przecież nie ocenia się książki po okładce. Może spocznij. Spytaj mi się o... Podobno posiadasz najwięcej ziemi w okolicy, sir. Tak, to prawda. Jestem najbogatszym człowiekiem w okolicy, bo posiadam najwięcej ziemi, ale w tym miejscu niewiele to znaczy, przyjacielu. Mieszkam tu z moim synem. John wrócił niedawno ze studiów w Oksfordzie. Czarna śmierć zabrała mi żonę, więc mieszkamy sami. Bogactwo nic nie znaczy. Dobra, następne pytanie. Znasz Griggów albo Duncombe, sir? Znałeś Greerów albo Duncombe, sir? Przede wszystkim chciałem podkreślić, że kiedy doszło do obu tych okropnych wydarzeń, nie było mnie w Caveorn. Duncombe znałem tylko z widzenia, więc nie ośmielę się powiedzieć, czy mógł to zrobić, czy nie. Także o Greerach wiem bardzo niewiele, choć najwyraźniej jako jedyny utrzymywałem z nimi kontakty. Byli bardzo antypatyczni, ale musiałem z nimi rozmawiać. Mógłbyś mi o nich powiedzieć coś więcej? Mógłbyś mi o nich powiedzieć coś więcej, sir? Nie mogę wiele więcej powiedzieć. Sprowadzili się z północy. Chcieli tu spędzić resztę życia. W sumie nie robili nic złego, po prostu przechadzali się po okolicy. Nie byli złymi ludźmi, tylko samotni, lubili strasznie. Samotność. Dobra, następne pytanie. W jakich stosunkach jesteś z tutejszymi mieszkańcami? W jakich stosunkach jesteś z tutejszymi mieszkańcami, sir? Nie mam problemów w kontaktach z ludźmi. Niestety nie można tego powiedzieć o moim pasierbie. Jeśli kiedykolwiek zawitasz do mojego domu w Caveorn, uważaj na niego. Jest w gorącej wodzie kąpany, więc staraj się go nie urazić. Tutaj Mullins może ci nalać dobrego piwa. To chyba jedyna rzecz w tym przeklętym miejscu, która jeszcze ma jakiś smak. Burmistrza już spotkałeś. Wiesz, jaki jest, ale ma ładną, młodą żonę. Jeśli chcesz z kimś porozmawiać, idź do rybaka Simona, ale dam ci dobrą radę. Nie kupuj od niego żadnych ryb. Ja sam robię to raczej z poczucia przyzwoitości. A z resztą mieszkańców nie utrzymuję zbytnich kontaktów. No, może czasami z doktorem, ale on jest ostatnio bardzo... Poznajmy rybaka Simona. No to teraz porozmawiamy ze Stanem Harrelem, mieszkańcem. To spojrzenie widzę w twoich oczach. Ty też słyszysz ten głos, prawda? To widać od razu. A jaki niby głos mam słyszeć? Nie, tylko Harel go słyszy. I to dobrze, bardzo dobrze. Wszystkie pieniądze będą należały do Harela, do mnie, rozumiesz? Jak już Harel wszystko tu wykupi, może zrzucić... Dziwna strasznie jego mowa. Jakie pieniądze? Chciałbym wiedzieć, o czym mówisz. Nawet o tym nie myśl! One są moje i tylko moje. Ktokolwiek na nie choćby tylko spojrzał, zginie od razu. Tak, jak stary Harel coś wygada, wszyscy będą martwi. Ja się z nim żegnam, serio. Nie potrzebuję twoich pieniędzy. Nie chcę z nim gadać. To spojrzenie widzę w twoim... Tak. I co ci powiedział? Co z pieniędzmi? One należą do mnie, rozumiesz? Do mnie! Szczerze mówiąc, to nie bardzo wiem, co mi powiedział. Nie! Tylko Harel go słyszy. I to dobrze, dobra. Bardzo dobrze! Wszystkie pieniądze będą należały... Porozmawiajmy jeszcze raz z burmistrzem. A, panie Nikolasie, jak idzie śledztwo? Gdybym mógł w czymś pomóc, wystarczy... Od ilu lat on jest burmistrzem?
Od jak dawna jest pan burmistrzem tej miejscowości? Cóż, piastuję ten urząd od 10 lat i myślę, że radzę sobie całkiem nieźle. Urodziłem się tutaj, ale przez jakiś czas mieszkałem w Yorku. To właśnie jeden z tamtejszych znajomych zarekomendował mi ciebie. W tamtych czasach wiele podróżowałem, a z jednej podróży przywiozłem sobie piękną żonę, razem z jej nieznośną służącą. Wyobraź sobie, co za zbieg okoliczności. Okazało się, że rodzina żony pochodziła właśnie z Kejworn. Wyprowadzili się jakieś 100 lat temu, więc można powiedzieć, że moja małżonka właściwie wróciła do domu. Nic dziwnego, że tak się jej tutaj spodobało. Szkoda, że nie ma pytania. Podobno jesteś strasznym zboczuchem. Nie ma pan wątpliwości co do tych morderstw, prawda? Znasz już moją opinię. W pobliżu bagien znaleźliśmy zakrwawione strzępy szat. O tym pisałem w liście. Spróbuj poszukać właśnie tam. Jeśli uda ci się odnaleźć ciała Greerów i udowodnić, że to Duncombe ich zabił, wszystko będzie jasne. Prawie nikt nie chce o nim rozmawiać. Prawie nikt nie chce o nich rozmawiać. To prawda. Chyba nawet wiem czemu. Greerowie sprowadzili się do Kejworn jakoś przed rokiem i nie byli w okolicy zbyt lubiani. Inni mieszkańcy miasteczka mogliby przejść nad ich śmiercią do porządku dziennego, ale ja oczywiście tego zrobić nie mogę. Teraz nikomu z nas już nic nie grozi, ale morderca mógł zaatakować kolejne osoby. Okej, kończymy rozmowę. Dobra, wychodzimy stąd. I powoli docieramy do końca odcinka. Nie wiem ile trwa, ale docieramy do końca odcinka. Okej. Jeśli spodobał ci się filmik, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.